Dobry wieczór, z nami Piotr Drosio, drużyna Żursi. Tak. Dzień dobry. Na początek zapytam o przebieg tego spotkania, ponieważ zdecydowanym jego faworytem był Timi Wulin, który prowadzi i pewnie zmierza po nie tylko awans, ale i mistrzostwo ligi. A dzisiaj postawiliście im dość trudne, twarde warunki. Było nie najgorzej, mimo tego, że mieliśmy tylko 6 zawodników, czyli bez zmian. I do tego wszyscy tacy nasi najbardziej nominalni napastnicy niestety wyjechali, więc też ich nie było. Do tego parę osób jeszcze z jakąś taką lekką chorobą, więc nie ma zawodu. Myśleliśmy, że będzie gorzej i było całkiem dobrze. A jak z perspektywy, powiedziałbym, nieco po półmetku sezonu oceniasz ten wasz debiut w tym sezonie? Gra się bardzo przyjemnie, co prawda problem jest taki, że nie jesteśmy do końca wyćwiczeni w kontekście strategii też 6-6, więc nie do końca wiemy, jak się zachowywać na przykład w kontekście ludzi, którzy grali tutaj już dłużej. Wiadomo, że oni wiedzą, jak i gdzie biegać. My tak trochę gorzej graliśmy. Kiedyś parę osób grało w lidze siódemek. W drużynie Wybrzeża Kości klatki schodowej, dodajmy. Ładnie, tak. Ale nie, bardzo jesteśmy zadowoleni. Na pewno będziemy kontynuować następne sezony. Bardzo nas to cieszy. Ja też, taka moja obserwacja z perspektywy boiska, z boku boiska, gdzie miałem okazję oglądać wasz mecz, że też myślę, że na razie widoczna jest ta różnica fizyczna. Gdy gracie z drużynami starszymi, jesteście jedną z młodszych ekip w naszej stawce, że gdzieś tam ten przeskok z piłki juniorskiej do seniorskiej jest dość czasem boleśnie odczuwalny. To prawda. Faktycznie nie jesteśmy też chyba przystosowani do tego, żeby się tak przepychać, nie jesteśmy też tacy silni. No ta różnica wieku, też masy, prawda, tego przyzwyczajenia też. To prawda. No to jeszcze zapytam o nazwę waszej drużyny. Żursi, rozwiniesz? Nie do końca jest co rozwijać. To jest takie stowarzyszenie, które założyliśmy podczas COVID-a, czyli parę lat temu. Zrzeszyliśmy po prostu najlepszych przyjaciół. Nazwa nie wzięła się tak naprawdę niczego konkretnego, bardziej od jakiegoś takiego pomysłu trochę absurdalnego. I tak się przyjęło i do tej pory sobie gramy w piłkę i nie tylko w piłkę, tam w koszykówkę czasami gramy i w ogóle. Super, czyli grupa przyjaciół, jak rozumiem, jeszcze ze szkoły. Tak, dokładnie tak. Dobrze, to tak jak to trzymam za słowo, że ta przygoda z Ligą Bąską będzie kontynuowana, jeszcze macie zresztą do zrobienia co nieco i w tym sezonie. To prawda, to prawda. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.